Już jedziemy, piramidy. Bitwa pod piramidami 21 lipca 1798 roku była starciem, podczas którego Napoleon ustawił swoje śmiercionośne dywizyjne czworobłoki w cieniu wielkich piramid w Gizie i pokonał nieustraszoną jazdę Mameluków. Ciekawe. Zwycięstwo we Włoszech. Teraz Egipt. A teraz nie Malaków. Aleksandria padła tak, jak oczekiwałem. Wiedziałem, że Emirat Bey wyśle swoich mameluków, by zatrzymali mój pochód, nim dotrę do Kairu. Bitwa rozpętała się niemalże w cieniu piramid. Moi ludzie wyjdą z niej zwycięsko, tak jak przed wiekami wojownicy Aleksandra. Super. Murat Bey, Brahim Bey. O, plan na tą bitwę. Mamy shitload artylerii. Widzimy 6 sztuk. Przeciwnik ma tylko 2 razy. Ma on natomiast dużo kawalerii. My w sumie też. No i chyba ma coś tam poukrywane tutaj, tak mi się wydaje. Z tego co pamiętam, ale nie pamiętam co. Chyba jedną jazdę i jedną piechotę. Ale pewnie nie jest. No zobaczymy jak to wyjdzie. Rozpocznij bitwę. Co nam Napoleon powie? 21 czerwca 1798 roku. A tam w opisie nie było lipca? Techniki wojskowe armii Mameluków są wprawdzie przestarzałe, lecz ich kawaleria jest szybka i zabójcza. No. Nasze własne rezerwy kawalerii są ograniczone. Rad. Nasza jedyna szansa na pokonanie wroga to ustawić się w czworoboki i przetrwać frontalny atak. Wioski Mbabe i Biktil to klucz do naszego sukcesu. Mbabe, leżąca na wschodzie, jest broniona przez artylerię Mameluków i znajduje się naprzeciw naszego skrzydła. Muszę wziąć ją szybko, by zapobiec stratom. Okej. W armii osmańskiej służy wielu Mameluków. Formacja czworoboku będzie naszym kluczem do zwycięstwa. Biktil, położona na zachodzie, należy do nas. Wykorzystam ją jako punkt oparcia, by stamtąd uderzyć na szeregi Mameluków. Muszę wykorzystać nowoczesność broni, technologii i wyszkolenia francuskiej armii. To będzie najlepszy sposób na zapewnienie zwycięstwa. No to pauza. I zobaczmy, co my mamy. Trzeba zająć tą wioseczkę, tak? I w tej się na razie obronić. Co ja tu mam? 2 razy grindy równiowych. Okej, a co tutaj ma Osman? Jakąś artylerię się przeniosła wam? 3 razy kawalerię, jakąś milicję. Wiesz, jest to milicja pewnie. Palestyński się pomysł, że no. Dalej mamy luce. O. Po prostu kawaleria i milicja. Żeby się bronić skutecznie przed kawalerią, schowam się w mieście. Jednych dam tutaj. A tych dam tutaj, mają bliżej. A tych dam tutaj. I takich ustawię w czworoboku, więc jakich postawię, to jest bez różnicy. Kawalerię gdzieś na tyłach, żeby ich użyć w odpowiednim momencie. Teraz tak. Co zrobić z tą całą kawalerią dragonów? Postać ją tutaj. Dobra. Chłopice podejście do przodu. Tutaj też przestawię, zanim coś zasięg trochę minie. No a ci tutaj niech się rozstawią. Tylko tutaj poprawię pozycję, żeby w ziemię nie walili. Tych mogę odprzodkować. No i teraz tak.
Ci do przodu niech nacierają. O, wezmę cztery kawalerie. Nie wiadomo, co my tam napotkamy. I przesunę tutaj ostrożnie. No bo tutaj to jest jakieś zagłębienie takie. No i okej, zobaczymy, jak to na razie wygląda. A, mam tutaj te jednostki piechoty. Zresztą one będą chronić. Wezmę tutaj. Może. Nie, dobra. Ta jednostka będzie musiała bronić te dwie. Ten będzie bronił chałubicy. No i tak, mam tą jedną jednostkę kawalerii. Schowam ją tutaj. Gdzieś z tyłu też niech broni. Zobaczymy, co zrobią osmani. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Trzeba będzie pilnować tylko, kiedy artyleria będzie dochodziła na swoje pozycje. No, zarzy. Teraz są słupki? Nie, dobra, wydawało mi się. No to strzelamy do artylerii. Co jest? Wydałem rozkaz, nic się nie pokazuje. Okej. Okay. Ci dotarli na miejsce, niech się ustawią. Tych odprzedkować. Tutaj zasięgu chyba nie mają. Gdzie jest ta linia? Okej. Okay. Nie mają. Okej. Okay. Strzela do tych, mało zrobi. Wysyła tu dwie jazdy mluków. Będzie problem. Teraz pytanie, czy... A, wyśle, nie ma co się potyczkować. Ci już zdyszani. Tutaj do lasu, zapraszam. Okej, ci dotarli na miejsce. O. Dzięki, że jest pauza. Fu, jakie? Czworobok. A wy? No zobaczymy, bo tutaj tak myślałem, że tutaj przyjdą. Tutaj tu wpuść i tu z dwóch stron, tak? Do tego przesunę tutaj. A tego może jeszcze nie w czworobok, tylko tutaj. A dobra, robisz czworobok, trup. Od artylerii oberwie, nie fajnie. A ty biegnij. Ten zaszarżuje w tych. No, patrz. Też czworobok. Dobra, ładnie strzeli, czy nas tu zabił. Teraz tak. Zdobywamy to. O, jedną armatę stracił, bardzo dobrze. I tu króci nie są, ale jak ich zaatakuję, to będę miał z górki. Proszę, że wysyła tylko jedną. A tych też tutaj wysyła. Trzeba zrobić czworobok, okej. Okay. Niszczyć go. Czworobok. Ty mu też mi pomóż. No, nie ma zasięgu. Okej, ci jak tutaj sobie radzą? Szesarzy mi zwiali. Jedni mamulcy pokonani, a ci powinni zaraz zostać rozstrzelani. Okej. Okay. Wystrzelać do tego. A, bo tu jest lepszy celowiec. Nawet im zwiększę prędkość. Bo to jest taki dobry cel, to trzeba korzystać. Ci jeszcze nie pokonali. No, trzymają się długo. To jest ciekawe, tutaj był skierowany. O, powinni się już poddawać, ale poziom trudności robi swoje, mają bonus do wszystkiego. Okej. Okay. Pauza.
tych mogę tutaj rozstrzelać, bo się mi pchają. Ładnie, myślę nawet. Tylko czy ta skała nie będzie przeszkadzać za bardzo? Tutaj nie ma czasu, żeby ich ładnie rozstawić. Ale okej. To chyba nawet mógłbym pójść na walkę wręcz, aczkolwiek kawaleria może w każdej chwili się przyczepić. Mamy ludzka. A jak będą w walce, to nie zrobię czworoboku. Tych tutaj wysyłam, tak samo jak dragonów na pomoc. Obicy widzę, coś strzelają. O, tych nie odprzytkowałem, super. Zasięgu na ich kawalerii nie mam. Skupiam się na tej jednostce. Przesuniemy ich tutaj. Teraz ta kawaleria będzie, artyleria się będzie troszeczkę bezbronna, ale zawsze są kartacze, okej. Pokonali w końcu tych mameluków. Teraz trzeba rozwalić Azarów. Tylko, żeby przypadkiem nie wpaść w słupki. A ci się cały czas trzymają. Tutaj na szczęście już została jedna artyleria. O, właśnie ją sprzątnęli. Można zmienić cel. Można strzelać tutaj. Okej, a wy do tych. A wy idźcie na tych. Okej, kawaleria niech się śpieszy. Tych nie trzeba, przy artylerii nie trzeba rozwalać. Można szarżować na tych. A ci już się tymi zajmą. Byle tylko na słupki nie wpadli. Ładnie obrywali. Nie ma tak celność, hobicy. Aby nie dostali rozkazu, żeby walić w nas tylko w miejsce. Ci co, przegrywają? Ci też tych Azarów coś mało rozwalili? No, okej, wyślę dragonów, niech się tym zajmą. Jakieś kurde stragan se stoi, nie można w niego wleźć. Schować się. A zresztą idźcie walczyć. No, piechota już ładnie tu strzela. I wlezi na te słupki? Nie wlezi chyba. No to musieliby się tutaj wrócić, żeby przez nie przejść. Z tym, że na tych zadobią wtedy od przodu. Wszyscy są bardzo zmęczeni, dlatego pewnie taka słaba efektywność. A, z czym ja gram? Takiej prędkości. Połączy się ten głupi szturm. Okej, dragoni wzięli się za lekką piechotę, czyli taka jaka jest ich rola. Poszli, pomóż się gremierom. No proszę, proszę. Piechota przegrała z milicją, tego się nie spodziewałem i to ostro przegrała, praktycznie nic im nie robiąc. Super. Ruszymy tam kawalerią, ale jest bardzo zmęczona. Po prostu poczekam, aż podejdzie bliżej. Ale też mi jednych rozwalił. Nie ogarniam, jakie to cudy się dzieją. A hobice, wiadomo, z ostatniej chwili, nie mają możliwości użycia kartaczy. Super. Okej, jedziecie na artylerię. Wy tutaj, aczkolwiek 20 tam gówno zrobicie. Ci w tych nie postrzelają za bardzo, bo... Nie, dobra, może postrzelają. Czworobok noby.
Muszę nie walczyć, tylko strzelać. Artylerię rozwalam, aczkolwiek nie wiem po co, co mi to da. Okej, okay, wy się musicie ruszyć, zmęczeni czy niezmęczeni. A wy kartacza, ciekawi czy ci idą. Wy też kartacze już. W tych miejscach trzeba z kartaczy obrócić się. Naprawdę nie mam pojęcia, gdzie oni idą. Dobra, do koni chyba. Może się w końcu zatrzymają. Wy strzelałeś tutaj. Wy też. Te czworoboki sobie dadzą radę. Są to jakieś dwie kawalerie niedobitkowe. Powinni zaraz zostać wystrzelani. Okej, okay, wy nie musicie już tu właśnie, możecie tu strzelać. W tych, w takim razie, w tych tutaj oto. Wyście tutaj obrywali, pewnie bardziej od kawalerii, od artylerii niż od ich piechoty. Okej. Okay. No już mam prawie wygrany. No ale ci to mi uciekają porządnie. Na Napoleona idą tak okrężnie. Dobra, cofać się do artylerii. O, generałka może być. Aczkolwiek ten osmański tutaj nic nie ma. Właściwie już nie się mam ludzi. Do kogo strzelają? Do kogo mają automatyczne? O, to będzie celne. Paf. Ładnie. No ci dalej wieją. Nie ogarnę. Może tu jest jakiś... O! Oni tych gonią. Zobaczymy. Jak pierwszy wyjdzie poza mapę, to już będzie, że to nie jest jednostka. I zobaczymy, czy się wrócą. O! Zatrzymali się. Miałem rację. Dobra, stop, 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 stop. Wrócą się chociażby do mnie, łaskawie? No to ich mogę wystrzelać. A kawalery się wtedy przyda tutaj. Ci rozstrzelani kawalerzyści, więc teraz generał. Staje jedna lekka jazda jakaś, którą można pogonić właśnie tą kawalerią, bardzo zmęczoną. Ci też tutaj potwornie wyczerpani. Idziemy na to skrzydło, trzeba będzie tych rozwalić. Co myśmy to jak najszybciej zająć, a okazało się, że w ogóle nie zajęliśmy. O, generał właśnie padł. Jeszcze po drodze obrywają łazarzy. Dobra, teraz cała artyleria na łazarze. Słupki stawiam? No to w sumie nie jedźcie tutaj, jak słupki wystawili. Pojedziecie tutaj. Żeby nie oberwać się od własnej artylerii. Mówię wyłączyć ostrzał, ale... Let's play a game. Milicja to milicja. Wyczerpani dragoni to wyczerpani dragoni. Oho, oberwali. Tylko od kogo? O, od tych. A, to chamy. Patrzcie. A, myślałem, że to tych tam dać. Się trzymają, coś jest mają prawie pełny skład. Dobra, zobaczymy, czy potem uda mi się tych rozwalić. Jeszcze trzeba będzie tego generała zabić. A, przecież mogę odtąd zaatakować, tylko tu stoją słupki. Trzeba będzie je ominąć.
Chazarzy powoli tracą morale. Strzały Chawi stają się coraz silniejsze, jak tylko oni się zbliżają. Ale już są bardzo blisko nawet. O, to wyjątkowe nic jak jakieś. No i tak zanim tam dojedziecie, to wieki miną. Jazarzy, kurde, twardzi chłopi. Teraz skąd się piechota nim zajęła? Czyli ktoś tam, który jest. O, w końcu jakiś ten strzał chyba. Ale to było. O, ten był ładny. Patrz. Tylko, że nie można się na widok. Przecież może zrobić coś takiego. O! Patrz. No, odpala się. A widzicie, że można coś zrobić? Głośne to strasznie. No na wyzwolonym tempie nie ma dźwięku. Nie wiem, czy usłyszeliście, ale wiedzieliście, że mamy coś takiego zrobić? Znaczy my, czy wybuchnie? Czy dopiero po ziemi? Teraz bym musiał wybuchnąć, żeby tych zranić. Czy my skuteczność tej kuli, tych odłamków? No, chyba mało skuteczne. Dobra, przyspieszamy. Widać, że pudło niestety. Pokazałem wam fajną opcję, co można zrobić. Ominąć słupki przede wszystkim. Co, wbili się? Lol. Nie, no niemożliwe. Przecież oni byli z lewej. A słupki są tu. Może jakaś armata przypadkiem tu walnęła. Dobra, walcie w tych, jak możecie, to nic nie walcie. Dobra, przyspieszamy. Jeszcze to przegram. Jest od tyłu. O, jest strzał do własnej kawalerii, znaczy się. No, którzy to strzają? To wy pauza. Do tych sobie strzelajcie, dużo zrobić. Dobra, zaraz wejdą w zasięg. To wy możecie być tu. Wy możecie się wypchać i w ogóle nie strzelać. Trzeba będzie to ubić. Napoleon kontra... Kto tam był? Ten jest Murat Bey, to tam jest Ibrahim Bey, tak? Co bez amunicji? No, i zwiał. Mam Napoleon szarowodem zbiec. W końcu. Znaczy bitwa łatwa, ale czasochłonna. A, chociaż co my, nie była ona też tak łatwa. Poziom trudności robi swoje. Jakbyśmy to zagrali na normalnym, to pewnie byśmy nie stracili żadnej jednostki. Okej.
zakończmy. Tajemnice i skarby Egiptu już wkrótce będą moje. Oto podążam śladami Cezara. A wcześniej mówił coś o Aleksandrze. A Cezar też był w Egipcie, ale... Cezar to bardziej spodobał w Galii, synowi z tego, żeby oddać Galii. Już nie no, z Kleopatrą też tam coś tam miał. A dobra, to już aniś to. Idziemy teraz pod Austerlitz. To będzie wyzwanie. Stary, zapomniałem. No. Mam taką fajną końcówkę. No, ale dobra. Widzimy. Kto się najbardziej postarał? Wizylierzy, dniowi, ja coś tam nie wiadomo nawet którzy. A kto się nie postarał? Napoleon się nie postarał. A ci się nie postarali? 68-25. Dobra. Idziemy pod Austerlitz. To będzie wyzwanie.